Cześć wszystkim. Czy masz dość życia bez celu i sensu? Chcesz znaleźć sposób na pełniejsze i szczęśliwsze życie? Jeśli tak, ten film jest dla Ciebie. W tym filmie porozmawiamy o regułach stoicyzmu, filozofii życia, która może pomóc Ci znaleźć cel swojego życia i prowadzić bardziej znaczące życie. Stoizm jest filozofią, która pojawiła się w starożytnej Grecji i uczy, że musimy skupić się na tym, co jest w naszym zasięgu i zaakceptować to, co nie jest. Ta filozofia może pomóc nam znaleźć cel w życiu i prowadzić pełniejsze i szczęśliwsze życie. Jeśli podoba Ci się to, co widzisz, pozwól sobie polubić. Pomoże mi to wiedzieć, że treść jest dla Ciebie przydatna. Postępuj zgodnie z każdym szczegółem filmu, ponieważ każda informacja jest ważna dla zrozumienia filozofii stoickiej. Śledząc każdy szczegół filmu, nauczysz się. Znajdź swój cel w życiu. Żyj bardziej znaczącym życiem. Bądź bardziej odporny i szczęśliwy. Przejdź do wideo, czy kiedykolwiek żałowałeś, że życie nigdy nie rzuci Ci wyzwania, pozwalając Ci płynnie nawigować po nim, zawsze dokonując właściwych wyborów. Niestety, świat nie jest taki prosty. W pewnym momencie wszyscy popełniamy błędy lub żałujemy naszych działań. Tam właśnie pojawia się stoicyzm. Stoizm to coś więcej niż tylko filozofia teoretyczna. Jest to zestaw praktycznych wskazówek dla bardzo żywego życia. Stoicy uznali, że życie jest skomplikowane i pełne wyzwań, które sprawdzają naszą postać. Z tego powodu opracowaliśmy zestaw zasad, które pomogą nam pozostać na dobrej drodze. W tym filmie podzielę się 6 historycznymi zasadami, które przyjąłem, aby stać się najlepszą wersją siebie. Zasady te zostały opracowane przez filozofów ponad 2000 lat temu i były cenne dla niezliczonych ludzi w całej historii. Zasada numer 1. Unikaj szukania łatwego wyjścia. Ilekroć chcesz coś osiągnąć, pamiętaj, że w życiu nie ma skrótów, aby pokonać to, co naprawdę jest tego warte. Ludzie sukcesu inwestują wysiłek i dyscyplinę w swoje osiągnięcia. Trudne ścieżki budują charakter, uczą lekcji na błędach i zachęcają do wytrwałości. Różnica między osiąganiem wielkich celów a ich nieosiągalnością polega często na chęci stawienia czoła wysiłkom i poświęceniom, ponieważ każdy może wybrać prosty sposób. Zasada numer 2. Kwestionuj potrzebę. Poświęć chwilę na zastanowienie się nad działaniami, które wykonujemy w życiu i zapytaj, czy są one naprawdę konieczne. Często spędzamy czas na zajęciach, które nie wnoszą do nas wartości dodanej. Kwestionując potrzebę swoich działań, szukaj odpowiedniego celu. Jeśli nie znajdziesz sensownego powodu, zastanów się, że to, co robisz, jest naprawdę konieczne w Twoim życiu. Zasada numer 3. Kochaj swoje przeznaczenie. Rzeczy nie zawsze idą po Twojej myśli, a to część życia. Jak powiedział filozof Cyceron, fortuna była według jego uznania. Życie stawia nas w dobrych sytuacjach i ruinach, ale od nas zależy, jak się z nimi zmierzyć. Poszukaj pozytywnej strony sytuacji i unikaj ciągłego marudzenia. Zasada numer 4. Porozmawiaj z umarłymi. Założyciel stoicyzmu, Zeno Scytius, odwiedził wyrocznie po wskazówki po utracie całego bogactwa. Wyrocznia zasugerowała, że żyje dobrym życiem, rozmawiając z umarłymi, odnosząc się do czytania myśli i opinii filozofów, którzy przed nim mieszkali. Czytanie zapewnia nam dostęp do wiedzy gromadzonej przez wieki i pozwala nam rozmawiać z wielkimi umysłami z przeszłości. Doceń to źródło mądrości. Zasada numer 5. Bądź konkretnie ze sobą i rozumiesz z innymi. Stoizm ma surowe normy dotyczące tego, co jest dobre, a co złe. Ale ważne jest, aby stosować te normy ze zrozumieniem w naszych osądach innych. Zasada numer 6. Pamiętaj, że umierasz każdego dnia. Każda chwila należy do śmierci, a nasz czas jest skończony. Żyj intensywnie i nie pozostawiaj nic niedokończonego, ciesząc się czasem, gdy jest jeszcze twój. Osobiście starałem się włączyć te zasady do mojego życia, nawet jeśli zdam sobie sprawę, że nie jest to łatwe zadanie. Aby mi pomóc, pisząc w widocznym miejscu, aby stale pamiętać o jego znaczeniu. Stoizm nie jest łatwą ścieżką, ale jest podejściem wymagającym wysiłku i dyscypliny, wartym w dążeniu do bardziej sensownego życia. Stoiczna filozofia oferuje nam solidny przewodnik, aby sprostać wyzwaniom życia i osiągnąć stan spokoju i mądrości.
badając trzy ostatnie zasady stoicyzmu, będziemy nadal pogłębiać nasze rozumienie tej praktycznej filozofii. Zasada numer 7. Praktyka lub oderwanie. Stoicy docenili zdolność oderwania się od rzeczy zewnętrznych i uwagę, że nasze szczęście nie powinno od nich zależeć. Zamiast tego skupiamy się na kultywowaniu cnót wewnętrznych, takich jak odwaga, mądrość i sprawiedliwość. Praktykując rozpacz, możemy znaleźć wewnętrzny spokój, niezależnie od sytuacji zewnętrznych. Zasada numer 8. Działaj ze szkodą. Życie zgodnie z Twoimi zasadami i wartościami ma fundamentalne znaczenie w stoicyzmie. Ważne jest, aby być wiernym sobie i działać w sposób certyfikowany zgodnie z tym, co uważasz za słuszne. Pomaga to zbudować solidny charakter i zachować osobistą uczciwość. Zasada numer 9. Zaakceptuj to, czego nie można zmienić. Stoicy podkreślili znaczenie akceptowania rzeczy, które są poza naszą kontrolą. Często marnujemy energię i martwimy się o rzeczy, których nie możemy zmienić lub które prowadzą do bolesnego cierpienia. Akceptując zwycięstwo, możemy przekierować naszą energię, abyś był pod naszą kontrolą i żył bardziej pokojowo. Pamiętaj, że stoicyzm nie wymaga doskonałości, ale ciągłego wysiłku, aby przestrzegać tych zasad. Włączając te zasady do codziennego życia, możesz doświadczyć większego poczucia celu, równowagi i spokoju, stawiając czoła wzlotom i upadkom życia z mądrością i determinacją. Mam nadzieję, że te zasady stoicyzmu nadal inspirują Cię w osobistej podróży do odkrywania siebie i rozwoju. Dzięki za obejrzenie filmu. Mam nadzieję, że Ci się podobało. Jeśli uważasz, że film jest przydatny, udostępnij go znajomym i rodzinie. Ta mądrość przodków może pomóc wielu ludziom prowadzić pełniejsze i szczęśliwsze życie. I nie zapomnij obejrzeć następnego filmu, który wskaże Ci YouTube do następnego filmu.